Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik. Szkolenia z inwestycji giełdowych w dzisiejszym nagraniu. Instrumenty, które widzimy na ekranie. WIG20 w dolarze, na całym świecie panuje wielka hossa, a WIG20 w dolarze jedynie zrobił korektę. Korekta ta jest taka sama jak poprzednia korekta. Dopóki jesteśmy handlowani poniżej poziomu 618, to nie możemy mówić o tym, że jesteśmy w impulsie. Na początku tego tygodnia inwestorzy poczuli się lekko zaniepokojeni. Natomiast dopóki złoto jest handlowane powyżej poziomu 1691, to nic złego się nie dzieje. Pełnym potwierdzeniem siły i pełnym potwierdzeniem tego, że mamy do czynienia z podwójnym dnem, jest wybicie poziomu 1830. Ryzykanci jednak mogą próbować już ze stop lossem na ostatnim minimum. Z kolei srebro ma jeszcze trochę miejsca do wsparcia. To wsparcie to poziom 21, ta fala równa tej fali i jednocześnie wsparcie w okolicach poprzedniego maksimum. Zatem w przypadku srebra czekamy na zejście do poziomu 21 lub czekamy na potwierdzenie, a potwierdzeniem będzie wybicie poziomu 25,45. Ceny miedzi. Po nieudanym kupnie za pierwszym razem próbujemy po raz kolejny. Jeżeli zamkniemy tydzień powyżej poziomu 444,39, to mamy sygnał kupna. Odwrócony RGR jasno pokazuje nam minimalny target ruchu. Jest to poziom 529. Co to oznacza dla KGHM-u? Oznacza ruch na 233 pod warunkiem jednak, że KGHM zamknie tydzień powyżej ceny 195,49, równowaga korekt na ropie naftowej i także podwójne dno. Tutaj było podwójne dno i tu być może jest podwójne dno, zatem albo już ryzykujemy ze stop lossem na 64,62, albo czekamy na pełne potwierdzenie, czyli na wyjście powyżej 70,84. Dopóki ropa jest handlowana powyżej 6,462, trend jest wzrostowy. Interesująca sytuacja na spółce CDR. Zamknięcie tygodnia poniżej dolnej wstęgi wygenerowało nam sygnał sprzedaży, ale jednocześnie zauważmy, że oscylator POL jest na poziomie 0. Jedno jest pewne, jeżeli zamkniemy tydzień powyżej poziomu 178,86, to mamy sygnał kupna z targetem do poziomu 217,29 i będzie co będzie. Spółka TEN wybroniła wsparcie, równowaga korekt i jednocześnie dolna wstęga. To oznaka siły. Mamy w tej chwili powrót powyżej górnej wstęgi i sygnał kupna będący pełnym potwierdzeniem. Stop loss jest dość jasno postawiony. Jest to poziom 527,16. Niestety na koniec miesiąca mamy 12 sierpnia i do końca miesiąca musimy na tej długiej pozycji posiedzieć. Odpowiedź prawidłowa na ostatnio zadane pytanie to D. I kolejne pytanie z cyklu sprawdź swoją wiedzę. I na zakończenie motto dnia, nikt chyba nie jest na tyle naiwny, by sądzić, że na giełdzie panuje demokracja. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.